Wrzuciłam dzisiaj kolejny vlog i na początku chciałam wam pokazać, że kurczaczki zostały przeniesione do kurnika na dole i będą sobie tutaj teraz mieszkać. Kurki wszystkie pójdą na górę i tutaj kurczaczki będą. Wykluła nam się tutaj ta piękna wajandotka falista, której nie widać. Ta wajandotka falista, która jest na pierwszym planie, tak się prezentuje. W inkubatorze są jeszcze dwa jajka i są one żywe, więc ja liczę, że się wyklują. Nie są nakute. Co najważniejsze, są żywe i czekam. Mam nadzieję, że będą z tego jeszcze dwa maluszki. Są to wajandoty łuskowane, a wykluły mi się tylko dwie wajandoty łuskowane, więc mam nadzieję, że tamte piszklusie też się wyklują. Moi drodzy, dzisiaj mamy 18 dzień inkubacji jajeczek sirkowych. I w inkubatorze dużym zostały mi dwa jajka, są to jajeczka wajandoty łuskowanej i sobie je prześwietlę, ponieważ one były do teraz żywe. Mam nadzieję, że nadal są żywe i coś jeszcze z nich będzie, natomiast jak widzicie mamy 23 dzionek inkubacji i te jajeczka z tego tutaj inkubatora, czyli nasze jajeczka silkowe, przełożę tutaj do tego. Jajeczka już w inkubatorze i jeśli chodzi o silkowe, to wszystkie są żywe i mega się cieszę. Te moje cztery tutaj są, tu jest moje jedno, drugie, trzecie, czwarte, one są opisane x-ami i koło x-a mają też dokładny numerek, z którego dnia są. Tutaj mamy jeszcze jedno żywe od tej wajandotki łuskowanej. Niestety jedno od wajandotki łuskowanej okazało się już obumarłe. Trzymam kciuki za maluszki i nie mogę się już ich doczekać. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Miałam tutaj jedzonko dla moich pisklusiów, mamy tutaj żółteczko, marcheweczkę i pokrzywę. Mamy tutaj 5 silusiowych jajeczek od mojej silusi i damy je do inkubatora. Problem jest taki, że nie były one szykowane do lęgu. No, jeszcze tylko powiem, że ja się mega cieszę, no ale wiadomo, inkubacja ze swoich jajeczek zawsze najbardziej cieszy. Dobra, jajeczka już w inkubatorze, teraz zamykamy, włączamy i będziemy inkubować. I jeszcze tylko dopowiem, że liczę, że jeszcze silusia zniesie mi dużo jajeczek. I moi drodzy, mamy pierwszą silusię, jest biała, jest to silusia od pani i jest naprawdę cudna, oczywiście ma ciemną skórę i jest piękna, zobaczcie, nawet nie wiecie jak ja się cieszę, ja się naprawdę tak bardzo cieszę, zobaczcie jaka jest śliczna, kluła się dość długo i ma owłosione nogi,
pokażę wam ją potem, jak podeschnie już tak bardziej z bliska. A teraz niech sobie odpocznie. Chciałabym wam pokazać moje silumie, moje piękne pisklusie, które wykluły mi się do teraz. Czyli w sumie do początku dnia 20. Mamy naszą pierwszą całą białusią silumię, która wyszła jako pierwsza. I nie ma ona guza. Teraz możecie zobaczyć jej włochate nóżki i 5 paluchów. Nie wszystkie mają włochate nóżki i 5 paluchów. Jako kolejna wyszła nam tutaj ta śliczna silunia, która będzie prawdopodobnie Red Pale, ponieważ ma tutaj takie rude przebłyski. Jest też cudna, zobaczcie. Kolejna silunia, która się pojawiła, jest to silunia z mojego jajeczka, od mojej siluni i mojego kukucika. Rozpoznaję ją po tym, że ma białe nóżki. W sensie te mają, zobaczcie, niebieskie. Tutaj nasypałam trochę jedzenia, żeby mogły sobie podziubać ziemi. A ta ma takie różowe, bo to są właśnie nóżki mojej siluni i ona w ogóle jest taka różowa bardziej troszeczkę. Ale wiadomo, cieszy mnie naprawdę najbardziej. Następna silunia, jaka wyszła, to ta szara, albo szaro-czarna. Jak się prezentuje, jest naprawdę śliczna i oczywiście ma 5 paluchów, włochate nogi. I na której się wykluła, to tutaj ta obok z paski, śliczna siluśka. Też ma włochate nogi, 5 paluszków, no i jest cudna. Możecie zobaczyć, jaka jest ładna. Tam za nią stoi ta nasza pierwsza. I tutaj, moi drodzy, kolejna silunia, która się pojawiła. Zobaczcie, jaka jest śliczna. Też jest białutka, z różnymi akcentami, więc pewnie będzie też Red Pale. Ostatnia silunia, która nam się wykluła, to jest ta śliczna. Pokazuję wam ją na razie tak, bo chciałam wam ją pokazać, że ma po prostu guza. Jako jedyna tutaj ze wszystkich siluń ma guza. Jak trochę podeschnie, to wam ją też pokażę. Jest śliczna, niech sobie na razie odpoczywa. Inkubatorze są jeszcze 2 jajka, są jajeczka, które włożyłam później i są to jajeczko od mojej siluni, więc jeszcze jakieś może silunie się wyklują. Moi drodzy, przy silunie chciałabym wam bardzo podziękować za obejrzenie tego filmu, zaprosić was do oglądania kolejnych i jak zawsze życzyć wam miłego dzionka.